9:09. Gość poranka. Gościem poranka 7:09 jest Patryk Marian, jedynka Konfederacji w okręgu 10. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Śledzi pan internet i aferę Pandora Gate? Obserwuję, chociaż powiem szczerze, że nie oglądałem tego filmu pana Waldęgi, ale no faktycznie jest to sytuacja nieakceptowalna, że ludzie wykorzystujący swoją własną pozycję medialną no, starają się dokonywać takich rzeczy, które są nieakceptowalne. Dobrze, że to wybrzmiało, ale niepokojące jest to, że właśnie te głównie afery pedofilskie, ujawnianie ich odbywa się za pośrednictwem jakichś niezależnych dziennikarzy, które w różnych środowiskach pokazują właśnie afery pedofilskie. Szkoda, że jakoś no, nie ma tutaj takiego zabezpieczenia ze strony polskich służb, żeby w zarodku dusić te wszystkie rzeczy. Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to ta afera dotyczy tego, że ujawniane są wiadomości youtuberów, którzy pisali do dziewczynek swoich fanek poniżej 15 roku życia, które miały nawet 13-14 lat. Wiadomości były oczywiście z podtekstem seksualnym i tam słyszymy, że niejednokrotnie dziewczyny były odsyłane przez policję dlatego, bo policja powiedziała, że nie ma dowodów, to nic z tym nie możemy zrobić i dopiero po kilku latach młodzi youtuberzy odkrywają to, co powinni odkrywać policjanci czy sądy. Tak, dokładnie. No dlatego tutaj właśnie nie wiadomo, może trzeba jakoś przeszkolić w tym zakresie na tą wrażliwość. Te sytuacje ogólnie są niedopuszczalne, ale no tutaj państwo po raz kolejny no nie zadziałało. A myśli pan, że polski rząd ma jakieś takie narzędzia kontroli nad internetem, nad treściami, które tam są, które ogląda młodzież? Czy pana zdaniem w ogóle taka kontrola powinna być? Trudno mi powiedzieć, czy ma kontrolę, jednak logika mi pokazuje, że z pewnością ma. No, słyszeliśmy chociażby aferę Pegasusa, tak? Była możliwość kontrolowania szefa sztabu wyborczego największej partii opozycyjnej, więc no, jeżeli takie narzędzia kierują w stronę ludzi swojej konkurencji politycznej, no to tym bardziej powinni kierować takie narzędzia w stronę pedofilów. I te wiadomości, które wyciekają, są obrzydliwe, ale i podobnie obrzydliwe są wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke, który napisał, że to dziewczyna i matka powinny decydować o tym, czy dziewczyna jest dojrzała, czy nie, a nie grono jakichś zaślinionych staruchów w Sejmie. Pan się zgadza z tymi słowami? Myślę, że nie. Ogólnie nie zgadzam się, jeżeli chodzi o kwestie wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke dotyczących relacji międzyludzkich. No tylko, no, tak jak tutaj zostało wspomniane, Janusz Korwin-Mikke coś dosyć kontrowersyjnego powie, potem wszyscy go krytykują, chociażby youtuberzy, o których mowa, a okazuje się, że ostatecznie ci youtuberzy wdrażają w czyn te rzeczy, za które krytykowali czy zarzucali Januszowi Korwin-Mikke. Także tutaj no, najważniejsze są czyny i czyny pokazują, że no niestety ten trudny temat pedofilii gdzieś jest przemilczany w tych kręgach najwyższych czy w kręgach celebryckich. A kto powinien wygrać wojnę rosyjsko-ukraińską? No oczywiście Ukraina. No, pytanie wydaje się oczywiste, ale wasza kandydatka Samuela Torkowska miała problem z udzieleniem tej odpowiedzi. Powiedziała, nie powiem, bo trwa kampania, jest to dosyć niepoprawne politycznie, nawet w samej partii zdania są podzielone. No cóż, miała taką opinię. W naszym interesie jednoznacznie jest, żeby to Ukraina wygrała wojnę, tylko pytanie to też, czym jest zwycięstwem Ukrainy. Jak ma wyglądać to zwycięstwo Ukrainy, tak? Ale to już wchodzimy w jakiś tam element szczegółów. Może to wynikało, ta wypowiedź, z tego, że no te nasze relacje polsko-ukraińskie są nie za dobre, z racji tego, że no Ukraina wydoiła nas z kasy i wydoiła nas ze sprzętu wojskowego, a na koniec... Znaczy wydoiła to sami daliśmy ten sprzęt, to nie jest tak, że ktoś nas do tego zmusił. No to potraktowała nas jako frajerów, albo polski rząd okazał się frajerami w tej sprawie. Czyli Polska w tej swojej pomocy okazała się frajerem.
No tak, ostatecznie tak. Ostatecznie okazała się frajerem, ponieważ ta sytuacja pokazuje, że nie udało się wymusić jakichkolwiek przeprosin od rządu ukraińskiego po tym, kiedy zginęli polscy obywatele w Przewodowie ukraińskiej antyrakiety, raczej rakiety mającej tam zbić rakietę rosyjską, no ale zmieniającej trajektorię. Wystarczyło powiedzieć przepraszam. Nie możemy się doprosić do tego, żeby móc pochować swoich obywateli na Wołyniu, żeby była ekshumacja zwłok. Dalej. Rząd ukraiński, raczej no prezydent Zełenski ostatnio jakiegoś tam zbrodniarza z Waffen-SS oklaskiwał, tak, w Kanadzie. No to są wszystko, jakby w dyplomacji nie ma przypadków, są jednoznaczne gesty. Dodatkowo oskarża nas, że jesteśmy jakimś moskiewskim aktorem i co najgorsze, obawiam się, że ta jego dyplomatyczna ofensywa antypolska również musi mieć jakieś podstawy, musi mieć jakichś sojuszników. Obawiam się, że nie chciałbym, żeby tak było, ale wiele wskazuje na to, że być może zielone światło na to wszystko mogła dać Ameryka. Nie wiem, dlaczego tak nas traktują, no ale jak widać zostaliśmy pariasem polityki międzynarodowej ze strony jakby tutaj Ukrainy i zostaliśmy bez sprzętu, znaczy bez części swojego sprzętu wojskowego, no i z dużymi uszczerbkami finansowymi, tak? Czyli powiedzmy, Konfederacja dochodzi do władzy, koniec pomocy Ukrainie. Jeżeli ktoś z nami rozpoczyna wojnę gospodarczą i wojnę dyplomatyczną, no to zastanowiłbym się, czy mamy robić, ciągle przelewać mu pieniądze i dostarczać za darmo sprzęt wojskowy. No tutaj bym się bardzo zastanowił, bardziej bym wymusił zmianę jego zachowania. A jeżeli chodzi ogólnie o politykę dotyczącą Ukrainy, na przykład o samych Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, jeżeli chodzi o pobieranie pomocy socjalnej, powinni dostawać 500+ Ukraińcy? No myślę, że znaczy my ogólnie nie jesteśmy zwolennikami polityki socjalnej i rozdawania pieniędzy podatników, tym bardziej nie jesteśmy zwolennikami rozdawania pieniędzy podatników innym narodowościom, chociażby tutaj Ukraińcom. No i mamy jasno w programie, że wypadałoby zakończyć już ten socjal dla Ukraińców. No nie może utrzymywać. Jedno państwo nie może utrzymywać dwóch narodów. Mamy 1,5 roku od wojny, no i oni, jeżeli tutaj chcą sobie u nas być, no to oczywiście jeżeli chcą, to niech pracują, ale a nawet, nie może być a jeżeli takiej chodzi sytuacji. O tych Ukraińców, którzy pracują, to oni powinni dostawać, czy nie? Nie. Powinni dostawać tego socjalu, nie powinni być podpięci do na chociażby kredytu 2%, który to polscy podatnicy finansują. Różnica tego kredytu, gdzie stopy realne kredytu są na poziomie, nie wiem, 10-11%. Ale Polacy, jak jadą za granicę, też korzystają z pomocy socjalnej. Ale to mamy inne umowy międzynarodowe, to jest umowa międzynarodowa pomiędzy nami a Ukraińcami. No i tutaj uważamy, że powinien być ten socjal zdecydowanie ograniczony. Ale to i tak ponieważ wszystko nie stać nas na to, niezależnie budżetu. Niezależnie od miłosierdzia nie jesteśmy w stanie utrzymać dwóch narodów przez jedno państwo. To jest jasna deklaracja z pana strony, chociaż jak rozmawiałem z innym kandydatem z Konfederacji, Stanisławem Deryhajło, no to on mówi, że 500+ dla Ukraińców pracujących. No to może jakaś jego indywidualna szarża. Jeżeli tak uważa, no to będziemy, raczej no to jego opinia. Akceptuję ją, ale jednak się z nią nie zgadzam. Czyli główna teza, główny pomysł, punkt programu Konfederacji to jest na przykład zabranie każdemu Ukraińcowi 500+. Nie dawanie. Zero socjalu dla Ukraińców, tak. To jest nasz postulat programowy. A jaki jest pomysł Konfederacji na transformację energetyczną Polski? No, bardzo prosty. No, musimy robić to, musimy przeprowadzać transformację na swoich własnych zasadach, bo teraz transformacja energetyczna wygląda w ten sposób, że mamy jak najszybciej odejść od węgla, od przemysłu górniczo-energetycznego, a potem jakoś to będzie. No będzie tak, że będziemy uzależnieni od importu energii elektrycznej z zewnątrz i staniemy się jeszcze bardziej kontrolowalni. Mimo to, że właśnie nawet te relacje polsko-ukraińskie pokazują, że my udostępniliśmy lotnisko
Ukraina bez naszego terytorium nie byłaby dalej w wojnie z Rosją, radziłaby sobie tak dobrze, a mimo to Ukraińcy mogą sobie nas otwarcie krytykować, mówić, że jesteśmy jakimś moskiewskim aktorem i nasi sojuszniczy nie reagują na to, czy nie wywierają nawet presji na Ukraińców, żeby jakoś wycofali się z tych słów, przeprosili, bo jednak przekroczyli pewną granicę. No i mimo to, że mamy tak dobrą pozycję, to nie jesteśmy w stanie wymusić chociażby tych dyplomatycznych deklaracji. To teraz co będzie się działo, jeżeli będziemy zależni energetycznie od Niemiec, od Francji, od importu tej energii elektrycznej? Co wtedy się będzie działo z naszą polityką zagraniczną? Co wtedy będzie się działo z polityką naszą wewnętrzną? Będą różne naciski. Dlatego musimy brać pod uwagę, no polityka międzynarodowa to gra interesów, a nie, że tak powiem, koncert życzeń i jakieś relacje międzyludzkie. No właśnie, a skoro Andrzej Duda mówi o koncercie życzeń, bo tak, bo czytam, że zdaniem Konfederacji Polska nie może wypracować osobną ścieżkę transformacji energetycznej poprzez zakwestionowanie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii, czyli zawieszenie systemu ETS. Ale jaki macie pomysł na to, aby to zrobić? No przede wszystkim musimy otrzymać narzędzia, musimy otrzymać w pierwszym kroku poparcie społeczne do tego, żeby pełnić funkcje, a następnie starać się renegocjować te pakiety na poziomie unijnym, rozmawiać, no bo pakiet Fit for 55, na który zgodził się premier Morawiecki, no jest zagładą dla przemysłu górniczo-energetycznego i ogólnie dla tego naszego życia, tak? Skończą się tanie loty, skończą się samochody spalinowe, będziemy zmuszeni do remontu budynków i starsi ludzie przede wszystkim, mieszkańcy na wsi będą zmuszeni do zrobienia remontu swoich własnych budynków, remontów, których nie potrzebują i na których ich nie stać. Dodatkowe opłaty, no więc no, to jest koszty tego programu według banku PKO, jeżeli dobrze pamiętam, to było 189 miliardów euro. To jest niewyobrażalna kwota. A co więcej, opozycja ze strony chociażby Platformy Obywatelskiej ustami pani Zielińskiej mówi, że oni chcą ten pakiet Fit for 55 zrobić do pakietu 75% emisji, czyli jeszcze o 20% emisja większa. To już w ogóle to była zagłada polskiej gospodarki. Czyli Polska powinna wyjść z Unii? Nie jesteśmy zwolennikami. No to w takim razie jak to zmienić? Bo według prawa unijnego państwo członkowskie nie może jednostronnie zrzucić z siebie rygorów poszczególnych aktów prawa. Będziemy rozmawiali w sposób podmiotowy i asertywny, żeby wynegocjować polskie rabaty dotyczące polityki klimatycznej. Takie rabaty już zostały wynegocjowane chociażby wcześniej ze strony Wielkiej Brytanii. Bo nawet patrząc, no to Polska jest osamotniona w tym swoim sprzeciwie wobec nowych unijnych przepisów klimatycznych. Ponieważ mamy energetykę opartą na węglu. Mamy zaniedbania dotyczące atomu. Rząd Platformy w 2011 roku uruchomił projekt budowy elektrowni atomowej. No, w tym projekcie dorobili się oczywiście zarządy i rady nadzorcze, ale nawet nie mogli ustalić lokalizacji. Teraz mamy kolejne 8 lat rządów PiS-u. No, coś tam, jakąś lokalizację udało im się wynaleźć, no, ale to wszystko jest zbyt długo, to wszystko zbyt długo trwa. Jeżeli oni są na tyle nieudolni, że nie potrafią zbudować przez 16 czy 18 lat elektrowni atomowej, chociażby podpisać czy rozpocząć proces inwestycyjny, no to musimy cały czas korzystać z swoich własnych zasobów naturalnych, które mamy, a jest nim węgiel. No, a jakie jest nastawienie Konfederacji do węgla? Pozytywne. Bo widzę, że oponujecie odchodzeniu Polski od węgla. Ale z drugiej strony piszecie w swoim programie w kontekście energetyki o stabilności i nowoczesności. To nie wiem, czy węgiel należy do tych do tej nowoczesności. Węgiel daje nam czas do tego, żebyśmy mogli skorzystać z nowoczesnych źródeł energii, takich jak chociażby atom czy SMR-y. No ale to jest czas niezbędny. Dlatego jeżeli mamy swoje własne zasoby naturalne, jeżeli mamy takie pokłady, które wydobywa się w sposób rentowny, jak chociażby mamy elektrownie, które zostały ostatnio modernizowane i warto by było, żeby jeszcze popracowały. Ja powiem panu redaktorowi konkretny przykład. Mamy elektrownię Bełchatów, która produkuje 20% energii elektrycznej dla Polski. No i mamy pokłady niedaleko Bełchatowa, które moglibyśmy uruchomić. Mówię tutaj o tak zwanej kopalni złocze. I oczywiście w naszym interesie jest to, żeby ta kopalnia powstała, żeby ta elektrownia dalej pracowała i bilansowała polski system elektroenergetyczny. No jednak właśnie w wyniku polityki klimatycznej i tego odchodzenia od węgla, które zapoczątkował Donald Tusk, kontynuuje jego doradca premier Morawiecki, ta kopalnia prawdopodobnie nie powstanie. No i nagle wywaruje nam 20% z systemu elektroenergetycznego. No i czym go uzupełnimy? No uzupełnimy go, panie redaktorze, importem, tak, z Niemiec. Będziemy płacić Niemcom po to, żebyśmy mogli sobie naładować smartfony w gniazdkach.
Czyli węgiel tak, do pewnego czasu, jak uda nam się od niego uniezależnić. No tak, no w sposób naturalny będziemy od niego chodzić, no bo po prostu wykorzystujemy swoje własne pokłady, tak? Dochodzimy do również tam, jeżeli chodzi o górnictwo podziemne, no to chodzimy do podkładów coraz niżej, które już zwiększa się koszt wydobycia. No to to jest jakby w sposób naturalny, naturalne odchodzenie, ale to musi odbywać się na naszych polskich warunkach, a nie dlatego, że urzędnik z Brukseli napisze, że mamy zrobić tak, a nie inaczej, nie wiedząc nawet dokładnie, gdzie jest Polska i my musimy to wszystko wykonywać. Jednym też z punktów waszego programu to mieszkania i domy tańsze o 30%. W jaki sposób chcecie do tego dojść? No, przede wszystkim nie stymulować popytu, tak jak teraz się dzieje, mianowicie te właśnie kredyty 2% czy kredyty 0%. Czyli Konfederacja dochodzi do władzy i tego programu już nie ma. Przede wszystkim są niskie i proste podatki. Państwo ma dużo mniej pieniędzy do dyspozycji, ponieważ my jesteśmy zwolennikami państwa minimum, czyli państwa, w którym państwo ma, czyli w którym podatnicy odprowadzają niskie podatki, a są bogaci zasobnością swoich własnych portfeli i są niezależni finansowo. To jest jakby nasz podstawowy postulat. Jakby mi pan redaktor przypomniał pytanie, bo uciągnął. Jeżeli chodzi o mieszkanie i domy tańsze o 30%. Tak, to już tłumaczę. No to domy tańsze o 30%, to oczywiście musimy uwolnić, odrolnić, czy ułatwić odrolnienie. Czyli odrolnienie gruntów, jeżeli chodzi o domy. Bo mam na przykład 1/4 Warszawy to grunty rolne, połowa Krakowa to grunty rolne. Dodatkowo trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi o budowanie domów, to ma się zajmować się tym przedsiębiorcy, którzy się tym zajmują zawodowo. W ciągu 5 lat programu Mieszkanie Plus wybudowano 19 tysięcy mieszkań. W tym czasie przedsiębiorcy budujący mieszkania wybudowali tych domów i mieszkań 1 500 000. Także no, tutaj jest różnica, jest jednoznaczna. Politycy nie mogą budować mieszkań, nie mogą budować domów, bo po prostu się na tym się nie znają. Jeżeli zaczną to robić, to będą to robić drogo, wolno i bardzo słabej jakości. Dlatego trzeba cały ten proces inwestycyjny odbiurokratyzować. Ale za to deweloperzy robią to tanio i bardzo dobrze. No, przede wszystkim zajmują się tym, jeżeli ten proces inwestycyjny będziemy mogli odbiurokratyzować, te wszystkie regulacje, znieść podatek PCC, który zwiększa koszty mieszkań o 2%, bo teraz nie dość, że mamy drogie mieszkania, to jeszcze oczywiście państwo musi nas łupić podatkami, chociażby tym 2% podatkiem od wartości mieszkania jeszcze musimy im tam odprowadzać, tak? Czy kupnie. Więc to wszystko trzeba znieść, odbiurokratyzować i według analiz wychodzi to, że dzięki temu procesowi będziemy w stanie mieć tanie domy o 30%. No, na przykład Krzysztof Bosak mówi, że wysokie ceny mieszkań to efekt nieustannego przejmowania kolejnych regulacji i wymogów technicznych, na przykład kwestii termoizolacji. Czyli rozumiem, żeby tych wszystkich regulacji nie było, mieszkania mogły być budowane gorszej jakości i może byłyby tańsze, tak? Znaczy, no termoizolacja, to niech każdy sobie podejmuje decyzję, w jaki sposób chciałby budować ten swój dom. Mamy bardzo wyśrubowane standardy, które oczywiście zwiększają koszty, ale to są standardy czasami niepraktyczne, tylko po prostu za sam certyfikat jakiś się płaci, tak? Za jakąś pieczątkę, za jakiś podpis, jak to wiadomo u nas w tym państwie biurokratycznym. Za zwykły papierek coś kosztuje tyle, ale z papierkiem kosztuje 3 razy więcej, tak? Dlatego no właśnie chcemy odejść od tego wszystkiego. Chcemy, żeby po prostu no, ludzie mieli tańsze życie, żeby mogli taniej żyć i żeby nie biednieli z roku na rok, tak jak teraz to ma miejsce przy tej inflacji i przy tej całej złym stanie polskiej gospodarki. A to i tak wtedy deweloperzy mogą podnieść sobie marżę. No, będą konkurować na rynku. To nie jest takie proste, tak? Jakbyśmy mieli monopolistę, to by było jak najbardziej. Bo to monopolista tak mniej więcej wygląda, że jest w stanie narzucić jakieś swoje ceny i nie ma pewnej konkurencji. Jeżeli mamy bardzo dużo podmiotów gospodarczych, no to jest to nierealne, bo jeżeli ktoś sobie zrobi zbyt dużo marżę, po prostu wyleci z rynku z racji tego, że nie będzie miał klientów, bo będzie zbyt drogi. Został już tydzień do wyborów. Jaki jest plan Konfederacji na te ostatnie dni kampanii?
No, cały czas spotykamy się z mieszkańcami, z obywatelami w swoich własnych okręgach. Będziemy mieli cykl debat teraz, więc przynajmniej będziemy mogli się jakoś zaprezentować, bo w tej kampanii mam wrażenie, że najwięcej mówi się o nas bez nas i oczywiście w sposób negatywny. Dlatego będziemy mogli się zaprezentować, będziemy mogli zaprezentować swój własny program, no i przypomnieć też o tych kwestiach, które niestety nie są tematami kampanii, ale które są bardzo bulwersujące. Chociażby raport NIK-u w sprawie COVID-u, defraudacja miliardów złotych, wylanie szczepionek o wartości miliarda złotych, nie wiadomo gdzie, być może do Odry, stąd te wszystkie problemy na Odrze, oddanie szczepionek o wartości miliarda 400 milionów, budowanie szpitali, w których nie przyjęto żadnego pacjenta, powoływanie zespołów medycznych do pustych łóżek. To wszystko nie jest jakby z filmu gdzieś z końca internetu z żółtymi napisami, tylko to jest opublikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli, konstytucyjny organ, który ma za zadanie kontrolować władzę wykonawczą. Także sprawa jest bardzo poważna i jesteśmy jedynym środowiskiem politycznym, które będzie chciał po pierwsze rozliczyć tych wszystkich ludzi za to, co zrobili w czasie pandemii. Ale żeby rozliczać, też trzeba osiągnąć wysoki wynik w wyborach. I w jaki wynik celujecie? To naszym celem od początku było mówione, że chcemy osiągnąć wynik dwucyfrowy. No to wszystko się okaże już niedługo, już w najbliższą niedzielę. Patryk Marian, jedynka Konfederacji w okręgu 10, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam Radio Słuchaczy. 7:09. Gość poranka.